Najpiękniejsze opowiadania dla dzieci. Przygoda przyjeżdża pociągiem. Rozdział pierwszy. Zmiany. Wszystko zaczęło się na przyjęciu urodzinowym Petera. Służący właśnie wnosili tort, kiedy nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Orety! Zawołał ojciec. Któż to może być? Zacznijcie jeść beze mnie. Wracam za chwilę. Peter wyjrzał na korytarz i zobaczył, jak ojciec zaprasza dwóch mężczyzn do gabinetu. – Co to za panowie, mamo? – zapytała siostra Petera, Phyllis. – Nie wiem – odparła mama i zmarszczyła brwi. – Zostańcie tu, zaraz się wszystkiego dowiem. Minęła wieczność, a mama nadal nie wychodziła z gabinetu. – Co się tam dzieje? – zapytała Phyllis. – Musimy cierpliwie czekać – odpowiedziała najstarsza spośród rodzeństwa Bobby. Gdy mama w końcu pojawiła się w drzwiach, w tej samej chwili drzwi wejściowe zamknęły się z hukiem. Bobby dostrzegła powóz konny odjeżdżający szybko w mrok nocy. Twarz mamy była blada jak ściana, a w jej oczach lśniły łzy. – Gdzie jest tata? – dopytywał Peter na widok pustego gabinetu. – Odjechał. Mama cała się trzęsła. Bobby złapała ją za rękę i mocno ścisnęła. – Ale nawet nie spakował ubrań – powiedziała Phyllis. Musiał nagle wyjechać, służbowo, odparła mama. Czy to coś wspólnego z rządem? Zapytał Peter. Ojciec pracował w rządowym biurze. Tak, nie zadawajcie mi więcej pytań, kochani. Nie mogę wam nic powiedzieć. Proszę, idźcie już spać. W sypialni dzieci bez ustanku snuły domysły. Gdzie też pojechał ojciec? Kolejne dni były wyjątkowo dziwne. Odeszły wszystkie służące. Następnie na domu zawisł szyld z napisem na sprzedaż. Piękne meble zostały sprzedane, zaś na obiad było mdłe, tanie jedzenie. Mama rzadko pojawiała się w domu. Co się dzieje? Zapytał w końcu Peter. Proszę, powiedz nam. Teraz przez jakiś czas będziemy się bawić w biednych ludzi, odparła. Musimy opuścić Londyn i zamieszkać daleko stąd, na wsi. Na razie nie będzie z nami taty, ciągnęła mama. Ale wszystko dobrze się skończy. Obiecuję. Koniec rozdziału pierwszego.